najbliższy piątek 22 listopada o godzinie 17.30 w Galerii Ex Libris Miejskiej Biblioteki Publicznej rozpocznie się spotkanie z autorem publikacji leśnych Januszem Ziarnikiem i nadleśniczym Nadleśnictwa Kolumna Michałem Falkowskim. Wydarzeniu, które odbędzie się w ramach stulecia Lasów Państwowych, towarzyszyć będzie wystawa pod tytułem Drzewo – Nasz Przyjaciel autorstwa pabieńczanina Janusza Śmiałowskiego. Tego samego dnia, w piątek 22 listopada w filii numer 2 przy ulicy Łaskiej odbędzie się spotkanie dyskusyjnego klubu książki, podczas którego omawiana będzie powieść biograficzna Elizabeth Usbrink – Porzucenie. Książka opowiada o losach kilku pokoleń rodziny przez pryzmat historii trzech kobiet i trzech miast. Ich losy łączy klątwa milczenia, poczucie wykluczenia i nieobecność mężczyzn. Powieść powstała na kanwie skomplikowanej historii emigracyjnej rodziny autorki. W poniedziałek 25 listopada filia numer 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Świętego Jana 10 zaprasza dzieci na wyjątkowy wieczór zabaw i wróżb, czyli Andrzejki. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 17, wstęp jest wolny. Spotkanie dyskusyjnego klubu książki organizuje również filia numer 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy 20 stycznia w środę 27 listopada o godzinie 17. Uczestnicy zajmą się książką Komodo. Jej autor Dawid Mann potwierdza ogromny talent do zaglądania w głąb ludzkiego umysłu, budując przejmujący portret głównej bohaterki. Przenikliwa i zaskakująco trafna analiza kobiecej duszy, targających nią emocji, skutków zmagania się z codziennymi trudnościami i relacji mąż-żona oraz dziecko-matka sprawiają, że czytelnik niepostrzeżenie zatapia się w tej powieści. W piątek 29 listopada odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu organizowanego wspólnie przez Klub Podróżnika PTTK i Miejską Bibliotekę Publiczną. Tego dnia gościem wydarzenia będzie Julia Walczyk-Klimaszyk. Olimpijka z Paryża, wicemistrzyni Europy, złota medalistka Igrzysk Europejskich opowie o swoim udziale w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Spotkanie zatytułowane Paryski urok floretu rozpocznie się o godzinie 18.30 w Galerii Ex Libris Biblioteki. Wstęp jest wolny. Muzeum Miasta Pabianic, Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic oraz Piotr Sole 23 listopada o godzinie 18 zapraszają na wernisaż wystawy Wielka Wojna w Pabianicach i okolicy listopad-grudzień 1914, fakty i artefakty w 110-lecie wydarzeń 1914-2024. Ekspozycja przedstawiać będzie najważniejsze wydarzenia operacji łódzkiej na terenie Pabianic i obecnego powiatu pabiańskiego, bitwy i potyczki stoczone pomiędzy 19 listopada a 6 grudnia 1914 roku pod Pabieńcami, archiwalne i współczesne zdjęcia i mapy miejsc związanych z tymi wydarzeniami, w tym cmentarzy wojennych, a także liczne publikacje poświęcone temu zagadnieniu. Patronat nad wydarzeniem, które będzie miało miejsce w dworze Kapituły Krakowskiej, objęli starosta pabieński oraz wójt gminy Pabianice. I jeszcze jedno zaproszenie do Muzeum Miasta Pabianic. W sobotę 30 listopada o godzinie 15.30 rozpocznie się spotkanie z zawodowym kucharzem i miłośnikiem pabiańskich historii Sewerynem Gramborem. Tematem będzie kuchnia PRL-u. Pabieński zespół Tipsy Drivers świętuje 30-lecie istnienia. Koncert jubileuszowy odbędzie się w sobotę 30 listopada o godzinie 18 w Miejskim Ośrodku Kultury. Oprócz jubilata zagrają na nim rzeszowski zespół Kusem z Bluesem, grupa Bluesferajna oraz zaproszeni muzycy. Przypomnijmy, Tipsy Drivers na scenie istnieje od 1994 roku. Muzyka, jaką wykonuje, to solidny blues Chicago z domieszką swinga, bluesa z Teksasu oraz bluesa West Coast. Tipsy Drivers wielokrotnie wystąpili na czołowych festiwalach bluesowych w Polsce. Zarówno krytycy muzyczni, jak i miłośnicy gatunku doceniają pasję i szczerość, z jaką gra band. Na swoim koncie mają dwie płyty: Tipsy Drivers Blues and Chicago Sound oraz Tipsy Drivers and Harp Friends 100% Live. Jest to zapis dwóch koncertów z Łodzi i Pabianic, na których to gościnnie zagrali inni muzycy. W 2014 roku
grupa została ikoną kultury Pabianic. Obecny skład zespołu to Jacek Urlik – harmonika, Kacper Walczak – gitara, Marcin Szulkowski – gitara, Janusz Lesień – bas i Mariusz Kędzierski – perkusja. Wstęp na koncert jest wolny. Czas na świąteczne wydarzenia w Miejskim Ośrodku Kultury. 5 grudnia o godzinie 18 rozpocznie się koncert świąteczny Cicha Noc, w trakcie którego publiczność usłyszy polskie kolędy w wykonaniu Emilii Kudry i Łukasza Handzla. Kolędy będą przeplatane tekstami o tradycjach polskiego świętowania oraz opowiadaniami o obrzędach i potrawach wigilijnych. Świąteczna scenografia przygotowana przez Andrzeja Cieślika oraz wspólne kolędowanie publiczności z artystami sprawią, iż każdy poczuje magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Bilety na koncert dostępne są na kupbilecik.pl. O kolejnych dwóch koncertach już mówiliśmy, dziś przypominamy i jednocześnie informujemy, ponieważ na te wydarzenia zostało już dosłownie kilka biletów. Pierwsze to koncert poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego, a dedykowany wszystkim tym młodszym i tym starszym. Już 7 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się niezwykły koncert. Koncert poświęcony pamięci Zbigniewa Wodeckiego. Koncert Bo my lubimy Zbyszka. Znakomici artyści, pabianiccy i nie tylko wystąpią na naszej scenie. Wydział Diagnostyki, Teatr dla Niepoznaki, Andrzej Krajewski, Michał Makulski, Lucyna Mróz-Cieślik i nie tylko. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Będzie co posłuchać, będzie co przeżyć. Będziemy się wszyscy doskonale bawić, wspominać to, co każdemu w duszy gra. Serdecznie zapraszam. Przypomnę, że spotykamy się 7 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach o godzinie 18. Bilety do nabycia na Kup Bilecik i w sekretariacie naszego MOK-u. Do zobaczenia! Oprócz doświadczenia muzyki na żywo w autorskich aranżacjach oraz wokali aktorów Teatru dla Niepoznaki zaproszonych przez nich artystów, widzowie przeniosą się w świat żywych wspomnień o Zbigniewie Wodeckim. Tego po prostu nie można przegapić. Koncert to prawdziwa gratka dla pabianickiej i nie tylko publiczności, pełen niespodzianek, opowieści i anegdot związanych z tym artystą. Organizatorem widowiska jest Teatr dla Niepoznaki działający przy MOK-u. Natomiast drugie wspomniane wydarzenie to koncert świąteczny Jest taki dzień w wykonaniu mokowskiego zespołu Ostatnie kuszenie Małgorzaty oraz sekcji nauki gry na gitarze pod kierownictwem instruktora Andrzeja Krajewskiego. Publiczność usłyszy znane i lubiane kolędy, pastorałki oraz białe piosenki. Bilety na koncert, który odbędzie się 13 grudnia o godzinie 18, są dostępne na kupbilecik.pl. Jeśli już mowa o MOK-u, to działająca w nim grupa teatralna Spektrum poszukuje mężczyzn w różnym wieku do ról głównych i drugoplanowych. Casting odbędzie się 26 listopada w godzinach 19:20 w Galerii Placówki przy ulicy Kościuszki. Każdy z chętnych powinien przygotować krótki monolog trwający maksymalnie 2 minuty, który najlepiej oddaje jego możliwości aktorskie. Panowie, jeżeli macie ochotę na przygodę z aktorstwem lub chcecie odkryć w sobie nową pasję, koniecznie przyjdźcie na ten casting. Przypominamy również, 29 listopada mija termin nadsyłania lub dostarczania prac na 26. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kartka Świąteczna Boże Narodzenie – Nowy Rok, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury. Jest on adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy wybraną przez siebie techniką. Do dyspozycji jest grafika, malarstwo i rysunek. Według regulaminu prace powinny spełniać kilka kryteriów, na przykład nie mogą powtarzać, naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac w tym temacie, powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi. Ponadto mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych, mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu oraz przedstawiać subiektywnie odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej. Wyniki konkursu ukażą się na stronie internetowej placówki do 20 grudnia.
Przenieśmy się teraz do kina Tomi. W piątek 22 listopada premiera horroru Heretic. Dwie młode kobiety, które z potrzeby serca szerzą Słowo Boże, pukają do drzwi domu pana Rida. Otwiera im z pozoru czarujący mężczyzna, który szybko pokazuje swoją diaboliczną naturę. Kobiety orientują się, że wszystkie wyjścia z domu zostały zamknięte, a ich podejrzany gospodarz co chwila pojawia się, aby zadać im kolejną zagadkę testującą ich wiarę. Rozpoczyna się śmiertelnie niebezpieczna gra, w której stawką jest przetrwanie. Głosicielki wiary będą musiały wykorzystać cały swój spryt, aby uciec z domu grozy pana Rida. Tego samego dnia na ekrany wchodzi też polski dramat biograficzny Simona Kossak. Simona Kossak, córka malarza Jerzego Kossaka i wnuczka Wojciecha, pozbawiona talentu, który od pokoleń definiuje jej rodzinę, dorasta nie zaznając ciepła ze strony despotycznej matki. Gdy po studiach rzuca wszystko, dom, tradycje społeczne, konwenanse i obejmuje posadę naukowczyni w Białowieży, zaczyna życie na własnych warunkach. Osiedla się w środku puszczy, w domu bez prądu i bieżącej wody, w otoczeniu dzikiej przyrody. Tam na magicznym odludziu poznaje fotografa Lecha Wilczka, z którym dzieli pasję, miłość do natury i potrzebę wolności. Ich niezwykła relacja wymyka się wszelkim schematom, jednak wyobrażenia Simony o pracy przyrodnika i pozycji młodej kobiety w świecie zdominowanym przez mężczyzn ulegają bolesnej weryfikacji. Musi stanąć w obronie nie tylko swoich ideałów, ale również świata roślin i zwierząt. Film Simona Kossak będzie również wyświetlony w ramach Akademii Filmowej w piątek 22 listopada o godzinie 12 i we wtorek 26 listopada o godzinie 18. W ramach projektu Kino z Krzyżykiem 26 listopada o godzinie 15 będzie można obejrzeć film Quo Vadis. To animowana adaptacja powieści wszechczasów, Rzym w roku 63 za panowania cesarza Nerona. Młody rzymski żołnierz Vinicius zakochuje się w Ligii, która jest chrześcijanką. O pomoc w zdobyciu dziewczyny Vinicius prosi wuja Petroniusza, wpływowego doradcę samego cesarza Nerona. W wyniku planu Petroniusza Neron nakazuje sprowadzić Ligię na dwór jako własność cesarstwa, a następnie przekazać Vinicjuszowi w nagrodę za zasługi wojenne. Ta jednak z pomocą wiernego Ursusa ucieka. W odnalezieniu Ligii pomaga Vinicjuszowi i Petroniuszowi grecki filozof i awanturnik Kilo. Wkrótce uczucia Ligii rozkwitają, a sam Vinicius planuje już ślub. Tymczasem w Rzymie wybucha wielki pożar, którego sprawcą jest dowódca pretorian Tigellinus, wykonujący rozkazy Nerona. W ramach politycznej rozgrywki winą za spalenie miasta zostają obarczeni chrześcijanie. Neron organizuje wielkie igrzyska męczeństwa. Vinicius desperacko próbuje ocalić Ligię. W finałowej scenie potężny Ursus pokonuje dzikiego byka, a rozgorączkowany rzymski tłum wymusza na Neronie uwolnienie Ligii. 24 listopada oraz 10 i 15 grudnia w kinie Tomi będzie można obejrzeć wielki jubileusz 30-lecia występów najsłynniejszego tenora świata Andrei Bocelliego. To ikona popkultury w zakresie śpiewu operowego. Z brawurą łączy muzykę klasyczną z rozrywkową. Jego nagrania sprzedają się w milionach egzemplarzy. Teraz ten charyzmatyczny śpiewak obchodzi jubileusz 30-lecia swojej pracy artystycznej. Z tej okazji przygotował wielki koncert, którego nagranie można obejrzeć jedynie w kinach. Andrea Bocelli przyszedł na świat w toskańskiej gminie Lajatico. Mieści się w niej malowniczy amfiteatr Teatro del Silencio. I tam właśnie artysta zorganizował swój jubileuszowy koncert, który trwał aż 3 dni. Wzięli w nim udział wyjątkowi goście specjalni. Podczas tego przygotowanego z rozmachem show widzowie usłyszą oczywiście słynną arię Nessun Dorma z opery Turandot Pucciniego, niekwestionowany przebój Conte Partiro i wiele innych chwytających za serce utworów. Wersję kinową koncertu wyreżyserował Sam Ranch, laureat nagrody Emmy i nominowany do nagrody Grammy. 1, 3, 7 i 12 grudnia w kinie Tomi nowy bożonarodzeniowy show Króla Walca, srebrno-złoty koncert gwiazdkowy André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa. Dzięki temu wydarzeniu na blisko 3 godziny widzowie przeniosą się do skąpanego w świątecznej atmosferze zimowego pałacu w Maastricht i przeżyją najpiękniejsze muzyczno-gwiazdkowe chwile ze swoim ulubionym maestrem.
W koncercie pojawi się również uwielbiana przez publiczność Emma Kok, nastolatka o anielskim głosie. Tytuł nowego, bożonarodzeniowego koncertu André Rieu zaczerpnął ze słynnego walca Gold und Silber Ferenca Lechara, kompozytora, który podarował nam najsłynniejsze operetki świata, choćby Wesołą Wdówkę czy Krainę Śmiechu. Olśniewający walc Lechara do dziś usłyszeć można na wielu wystawnych balach na całym świecie. Nic więc dziwnego, że ta zjawiskowa kompozycja stała się inspiracją dla tegorocznego, spektakularnego koncertu gwiazdkowego maestra André Rieu. Srebrno-złoty koncert gwiazdkowy André Rieu to jednak nie tylko eleganckie walce. Efektowną zimową scenerię zimowego pałacu w Maastricht ogrzewać będą również najpiękniejsze kolędy z całego świata oraz świąteczne hity w wyjątkowych aranżacjach. Weź więc do kina swoich bliskich, rodzinę, sąsiadów, znajomych i świętujcie wspólne chwile razem z maestrem André. 3 grudnia Kinotomi zaprasza na film pod tytułem Dawid Podsiadło – dokumentalny. To intymny portret jednej z największych postaci polskiej sceny muzycznej. Reżyser Tomasz Knitel zabiera widzów na pełną emocji podróż, towarzysząc Dawidowi Podsiadle podczas jego monumentalnej trasy koncertowej, obejmującej 7 występów na stadionach w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Chorzowie. Jednak to nie same koncerty są tu najważniejsze, lecz Dawid, artysta, który tą trasą zamyka pewien etap swojej kariery i zastanawia się, co przyniesie przyszłość. Kamery śledzą Dawida nie tylko na scenie, ale przede wszystkim za kulisami, w chwilach skupienia, zmęczenia, radości i refleksji. Film pokazuje jego prawdziwą twarz, człowieka pełnego pasji, ale i niepewności. Na koniec programu pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej polecają książki, które warto przeczytać. Serhii Żadan w mieście Wojna. Serhii Żadan jest znanym ukraińskim prozaikiem, poetą, aktywistą, ale także na przykład wokalistą. Udziela się muzycznie. W mieście Wojna to książka, reportaż, dziennik z Charkowa. W czasie wojny Rosji z Ukrainą. Serhii Żadan został w Ukrainie. Nawet ostatnio były doniesienia, że wstąpił do Ukraińskiej Gwardii Narodowej, żeby walczyć już zbrojnie z agresorem. No nie zrobił tak jak część elit, że gdzieś wyjechał na zachód, tylko został w kraju, żeby opisywać to, co się tam dzieje. Ta książka, no to jest taka relacja życia w warunkach wojennych z Charkowa. Życie zwykłych ludzi w sytuacji takiej, no, bardzo ciężkiej. Bo wiadomo, naloty, bombardowania. Jakie ja mam tu przemyślenia na temat tej książki? Wiele ludzi deklaruje nawet w internecie, że o, jak wybuchnie wojna, to ja już spakowany. Nie będę może oceniał tego jakoś negatywnie, no bo wiadomo, każdy ma swoje życie, każdy ma jakieś priorytety. Już może nie wgłębiajmy się też w szczegóły, że mężczyznom w wieku poborowym by raczej nie było zbyt łatwo, tak łatwo opuścić kraj, jak myślą. Ale też ja myślę, że jakbym się czuł, gdybym sobie wyjechał gdzieś w poszukiwaniu dobrego życia, a moja rodzina, przyjaciele, no i inni ludzie mieszkający tutaj muszą na co dzień walczyć, jakoś sobie radzić w tej trudnej sytuacji. Już pomijając jakieś takie frazesy o patriotyzmie, po prostu, no tu jest mój dom, tu się wychowałem i czy mogę tak po prostu to miejsce zostawić? No to zostawiam do przemyślenia. Na pewno bardzo ciekawa książka, pozwalająca inaczej spojrzeć na wojnę w Ukrainie. Chciałabym przedstawić Państwu książkę pod tytułem Przecinaczka Kiki Hatsopulu. Jest to książka, która opowiada przygody nastoletniej Io, będącej potomkinią greckich bogów. Konkretnie tutaj mam na myśli Moiry, które były odpowiedzialne za ludzki los. Sama dziewczyna ma niezwykłą moc przecinania nici, które łączą ludzi z różnymi wyjątkowymi dla nich
sprawami oraz innymi osobami. Jest zaangażowana w konflikt między gangami, gdzie musi stawić czoła naprawdę niezwykłym przygodom i bardzo trudnym przeciwnikom. Przede wszystkim tutaj jest bardzo mocno rozbudowany wątek rodzinny, więc siostrzana miłość jest wyjątkowa. Natomiast jest to powieść nie tylko fantastyczna, jest bardzo dużo wątków tutaj kryminalnych, detektywistycznych. Jest ona niesamowicie wciągająca, a przede wszystkim naprawdę zaskakująca. Mnóstwo zwrotów akcji, niespodziewanych wydarzeń. Wydaje mi się, że książka będzie fantastyczną propozycją dla młodych czytelników. Myślę, że spokojnie od 15 roku życia oraz dla osób dorosłych, a przede wszystkim dla osób, które cenią sobie retellingi mitologii greckiej i będą zafascynowane tym, jak na nowo została ona opowiedziana. Zachęcam serdecznie.